Ale ja nie mam... Nagrywacie? To nagrywajcie! Ja nie mam innego celu niż ten, żeby tutaj spacerować. Nie mam zamiaru iść. Nie stosuje się pan do poleceń funkcjonariusza, który kieruje ruchem na skrzyżowaniu. Tak? Popełni pan wykroczenie. Nie zauważył. Nie zauważył pan czego? Nie zauważyłem, żebym popełnił wykroczenie. Nie widziałem. Jest na pan przepisy, ma pan prawo jazdy? Może mam, może nie mam. Ja pana zapraszam do Radio Wozu. A ja nie skorzystam z zaproszenia. Co lat niechaj żyją. Pan nie zauważył, ma zaparowane okulary. Tak, Paweł! Halo, potrzebny jest tutaj krzyk wspólny. Puśćcie go! 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 Ale jest to stosownie do polecenia funkcjonariusza, który stał na działaniu. Mógłby pan podać podstawę prawną? Proszę pana, niekoniecznie chcę pana wylegitymować w związku z popełnieniem wykroczenia i dopełnić wszelkich formalności. To może... Ja nie popełniłem wykroczenia. Dlatego, jeżeli pan uważa, że pan nie popełnił, skierujemy wniosek do sądu. Jeżeli pan uważa, w sądzie będzie pan dowodził. To jest absurdalne, bo wszyscy tutaj... Ma pan takie prawo. A mi prawie... Czy, na razie jeszcze panu nikt nie proponował ani mandatu, ani wniosku do sądu. Chcemy pana tylko wydać, sprawdzić podstawę, czy faktycznie pan zrozumiał, co pan źle zrobił. Ale ja nie mam pojęcia, co pan zrobiłem. W jaki sposób? Widział pan, jak... Słucham? W jaki pan sposób mi pan wytłumaczył? Proszę pana, wszyscy stali, policjanci stali na skrzyżowaniu, na przejściu dla pieszych. Policjant, który kieruje ruchem na skrzyżowaniu, wydawał wyraźnie sygnał, puszczał ruch pojazdu. Czyli mamy ruch kolizyjny na pieszych. Na pieszych stali funkcjonariusze. Bo dwóch funkcjonariuszy, którzy stali tyłem do pana. Jeżeli pan zna pan sygnalizację, jeżeli policjant stoi w ten sposób do pana, to jaki to jest sygnał dla pana? Może pan iść czy nie? Okulary mu zaparowały, nie widział, no. Stop. Proszę panią, a jeżeli by pani przejechał na przejściu na pieszych, to mu okulary zaparowały? Ja wiem, przejechał, a pan nic nie zrobił. Pan sobie ramionami wzruszył i poszedł dalej. Jakie to jest traktowanie? Gdybym nie miał, to bym nie tu nie miał. No na pewno, na pewno. Puśćcie go! 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 Wszyscy możemy być przedstawicielem tego wylegitymowania. Bo mam tutaj zaprawę. Proszę udać się do mnie do radnego. Na jakie podstawy? Dlaczego? Mam prawo do legitymowania osoby, tak? Ale nie musi pan go przemieszczać zgodnie z tym artykułem. Ale 129 ustawy prawo o ruchu drogowym, gdzie uczestnikiem, policjant, funkcjonariusz w celu ustalenia danych osoby, która popełniła wykroczenie, ma prawo wylegitymować, tak? Czy pan odmówił legitymowania? Pan, to jest straszne zamieszanie. Ale pan twierdzi cały czas, że nie słyszy tutaj nic.
Może nie słyszy, no panowie nie stwierdzą, pan nie czy słyszy. Więc tam będziemy mieli spokój, skoro państwo krzyczycie tutaj, tak? Ale nikt nie krzyczy. Ja w tej chwili mam zupełnie no inny nie. cel niż ten, który panowie A sobie A przy państwu nie będziemy pana legitymować, bo jest RODO, tak? Druga rzecz. Więc zapraszam pana pod radiowóz. Prawdzimy pana do Nie, dobra, ja się. Sobie pójdzie. Ja pod radiowóz nie podejdę. Zapraszam pana pod radiowóz. Między innymi dobrze, dlatego, że państwo wielokrotnie wciągaliście osoby do radiowozów, po których służby. A niech pana nie będzie wciągał. To państwo pan teraz mówi? Tutaj mówicie przy świadkach. Ale a tam. Pana, ja nie jest mam RODO, ja nie będę pana legitymował przy wszystkich osobach, tak? To zapraszam o tam na boki pana. Podejdzie pan ludzie ze mną podejdą, ale ja wolę być tutaj, między ludźmi. Dane osobowe. Ma pan dokument osobowy? Mam wrażenie, że ma ruch stojąc. Pytam, czy ma pan dokument osobowy? Nie pamiętam. Zapraszam pana. Ale proszę mnie nie szarpać. Niech go pan nie szarpie. Proszę podejść. Nie ma potrzeby. Nie szarpie. Niech pana nie szarpie. Proszę pana, szanujmy się. Dobra, pan popełnił wykroczenie. Okej, ale to ręce można, nie? Puśćcie go! 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 Czekam, aż pan go pis znajdzie. Ja ci dam, Artur. Nie proszę czekać. Czyli jestem zatrzymany w tym momencie, czy nie? Tak, do czasu rozliczenia jestem zatrzymany. Jestem zatrzymany, tak? Chciałbym to głośno usłyszeć. Czy jestem zatrzymany? Nie słyszę. Do chwili obecnej, proszę poczekać. Co to znaczy do chwili obecnej? Pan poczeka, funkcjonariusz, który powiedział, ale na jakiej podstawie pan go zatrzymuje? Czy pan dał podstawę prawną? Na jakiej podstawie prawnej pan go zatrzymuje? Albo jestem zatrzymany, albo nie. Normalnie, jeżeli będzie pan utrudniał czynności, będzie to podstawą do zatrzymania. Na czym polega? Z kodeksem wykroczeń. Czy ma pan jakieś podejrzenia w stosunku do obywatela? Jestem zatrzymany, czy nie? Czy są podejrzenia w stosunku do? Uzasadnione podejrzenia? Jest uzasadnione podejrzenie, że nie stosował się do poleceń funkcjonariusza, czym naruszył przepisy prawa o ruchu drogowym. Ale będzie 1000 świadków, które powie, że tak nie było. Że on sobie normalnie spacerował, on sobie normalnie proszę chodził. Ze flagą sobie chodził. Spacerowek wolny obywatel. Obywatelowi w tym kraju chyba jeszcze wolno spacerować po ulicach. Myślę, że jeszcze tak. Możecie chyba jeszcze można. Chyba nawet policja nie może nic na to zrobić, że obywatel spacerował. A że ma flagę LGBT, to nie oznacza, że to jest podstawa do zatrzymania. No nie wiem, cokolwiek mam jest potrzebne do przeprowadzenia. On sobie tylko spacerował, ja to widziałem. On tylko spacerował, on tylko chodził. On nie robi nic przeciwko policji. On tylko spacerował. Ten obywatel tylko spacerował. Ale to nie są zawody. Na jakiej podstawie policja go zatrzymuje? On tylko spacerował. Za spacerowanie jeszcze nie ma paragrafu w tym kraju. Tymczasem... Puśćcie go! 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 Od za spacerowanie można dostać dzisiaj. Można by spisać. Za spacerowanie po ulicach. 2020 rok, listopad. Policja drogowa zatrzymuje obywatela. Za to, że obywatel spacerował po przejściu dla pieszych. Policja stara się znaleźć podstawę do jego zatrzymania. Ale poza tym, ale proszę się nie oddalać z moim dowodem. Jedynie tylko jakieś tam podejrzenia. A, i dowód a to zabrali. Jest standardowa procedura. Dowód trzeba było okazać, a nie dać. Panie, trzeba było okazać z daleka. Tak się nie robi. Najlepiej z telefonu okazać.